informacjach m.in. o procesie wyburzenia wiaduktu nad trasą A1. Powiemy również o jubileuszu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz o spotkaniu pełnym wróżb i magii. Kawałek po kawałku ciężki sprzęt przez miniony weekend rozbijał betonową konstrukcję wiaduktu relacji Warszawa-Katowice biegnącego nad trasą A1. To był kolejny z etapów prac modernizacyjnych trasy A1 na odcinku węzeł Tuszyn i Piotrków Trybunalski. Prace rozbiórkowe wystartowały już w piątkowy wieczór. Po godzinie 22 rozpoczął się demontaż wiaduktu. W sobotnie południe już część estakady runęła na ziemię. Wszystko zgodnie z planem i opracowanym harmonogramem wyburzenia. Nim jednak wielkie maszyny przystąpiły do swojego destrukcyjnego procesu, trzeba było całą akcję przygotować. Wykonywaliśmy tutaj już po zamknięciu jezdni, wykonywaliśmy taką poduszkę, która pozwoli na puszczenie ruchu po autostradzie. Poduszka zapobiega zniszczeniu asfaltu, gdyż te odłamki, które tutaj widzimy, które spadają na nawierzchnię z wysokości rozbieranego obiektu, mogłyby uszkodzić tą jezdnię. Jest to poduszka wykonana o miąższości 2 metrów, w środku jeszcze przekładana płytami betonowymi. Rozbiórka wiaduktu nie oznacza, że od razu wykonawcy trasy A1 przystąpią do budowy nowej łącznicy. Nie zapominajmy, że znajdują się jeszcze inne elementy związane z obiektem, których teraz nie możemy usunąć na tym etapie prac, czyli chociażby fundamenty, które są przykryte gruntem, w gruncie się znajdują. Nowa estakada pojawi się do 2021 roku. Skomunikuje ona wszystkie kierunki, a nie jak do tej pory wyłącznie trasę S8 z A1 w kierunku na Katowice. Taki sam proces wyburzenia czeka wiadukt bełchatowski. To już będzie kwestia najbliższego miesiąca, natomiast nie będzie wiązało się to z tym, że będzie zamykany ruch na jakimś odcinku autostrady. On będzie przeniesiony. W tej chwili już właściwie gotowe jest takie coś, co przypomina ogromne rondo, czyli taka właściwie jednokierunkowa wielka jezdnia, taki okrąg wokół istniejącego węzła. Przeprowadzone prace wyburzeniowe spowodowały wyłączenie ruchu na trasie A1. Na objeździe wyznaczonym drogą krajową nr 12 nie tworzyły się korki, a ruch odbywał się płynnie. Humanitaryzm, bezstronność, jedność, naturalność, niezależność to zasady, jakimi kierują się od 100 lat. Członkowie i działacze Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu w piątek świętowali stulecie organizacji. Spotkanie jubileuszowe było okazją, by podziękować tym, którzy w obecnych czasach dają z siebie wszystko, by propagować idee czerwonokrzyskie, ale przede wszystkim są honorowymi dawcami krwi. Podczas spotkania w setną rocznicę utworzenia Polskiego Czerwonego Krzyża wręczono wiele nagród, dyplomów i medali za działalność na rzecz organizacji oraz za dzieło dawstwa krwi. Te nagrody są miłe, mówili krwiodawcy, ale jak zaznaczali, krwi nie oddają dla zasług. Jest pan z siebie dumny? No dumno to za dużo powiedziane, no dumny. No po prostu no, daje mi to satysfakcję, no bo tak jak każdy krwiodawca oddajemy dla satysfakcji. No. Życzenia krwiodawcom i członkom PCK złożył wiceprezydent Andrzej Kacperek. Jak mówił, PCK to organizacja, która odrodziła się wraz z odrodzeniem państwa polskiego. PCK, jak i Klub Honorowych Dawców Krwi w Piotrkowie działają prężnie. Organizowanych jest wiele akcji, nie brakuje też osób oddających krew cyklicznie. No, jesteśmy dumni, bo jako Piotrków praktycznie to przodujemy w całym naszym województwie łódzkim jako ilość krwiodawców i w ilości nawet niektórych w oddaniu, bo mamy krwiodawcę, który oddał prawie 90 litrów, prawda? Ale mamy krwiodawców bardzo dużo, naprawdę nie musimy ich zachęcać. Codziennie mamy w punkcie krwiodawstwa sporo. W trakcie spotkania jubileuszowego podziękowano również sponsorom oraz osobom wspierającym organizację. W 29 miastach Polski, w tym w Piotrkowie, w minioną sobotę zorganizowano Dzień Darmowych Porad Prawnych w ramach 10. edycji Dnia Otwartego Notariatu. To była okazja, by w mediatece w sobotę nie tylko wypożyczyć książkę, ale dowiedzieć się tego, jak sporządzić testament, jak napisać umowę kupna-sprzedaży, wynajęcia nieruchomości, czy jak zabezpieczyć swój majątek. Ale Dni Otwarte Notariatu to też okazja do pokazania, że wizyta u notariusza nie oznacza kłopotów, a wręcz przeciwnie.
Kiedyś notariat był państwowy, w związku z tym notariusz postrzegany był jako urzędnik państwowy. W tej chwili jest to osoba zaufania publicznego, a więc osoba, która jest nastawiona od razu na ochronę interesów danego klienta. Zresztą takie są zasady, że nie ma tutaj klienta lepszego lub gorszego. Każdy klient ma prawo oczekiwać od notariusza, że będzie dbał o jego sprawy. Tegoroczna edycja akcji odbyła się pod hasłem „Uczciwie i bezpiecznie. Warto dbać o swój majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem”. Kilkaset kilogramów suchej i mokrej karmy przekazali piotrkowskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt w Piotrkowie szczypiorniści grającego w Superlidze Piotrkowianina. Zbiórkę przeprowadzili kibice drużyny w czasie dwóch ostatnich meczów ligowych. W piotrkowskim schronisku przebywa obecnie około 200 psów i kotów i każda pomoc, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, jest potrzebna. Piotrkowianin pomaga schronisku od kilku lat, a zawodnicy podkreślają, że ich zadaniem nie jest tylko i wyłącznie gra w piłkę ręczną. Jasna pomoc zawsze jest ważna, szczególnie, no, tak mówisz, w tym zimowym okresie pieskom jest zimno, trzeba im pomagać. Muszą najeść się na zimę, żeby też utrzymać tą temperaturę. Sam mam pieska, więc wiem, o co chodzi. Cieszę się, że mogę tutaj być i pomóc zwierzakom. Przyjechaliśmy tutaj dostarczyć karmę dla zwierzaków. Jest to coroczna akcja. Miejmy nadzieję, że będziemy w niej uczestniczyć co roku. Bardzo dziękujemy, jesteśmy zaszczyceni, że ktoś o nas pamięta, bo tak przez cały rok pracujemy na rzecz zwierząt, no prawie że anonimowo. Więc jak zbliżają się te święta, serca się otwierają. I jak widać, piękne są dary. Także dziękujemy. Piotrkowianin przyłączył się także do szlachetnej paczki, a zbiórka dla jednej z piotrkowskich rodzin prowadzona będzie podczas najbliższego spotkania ligowego. Takie inicjatywy przypominają, że wielkimi krokami zbliżają się święta, a w przedświąteczny klimat wprowadzą nas również Mikołajki na Rynku Trybunalskim. Już 6 grudnia w piątek o godzinie 17:30 włączona zostanie iluminacja na miejskiej choince. Nie zabraknie również upominków dla najmłodszych. Mikołajki przed nami, a za nami Andrzejki. To zwyczaj kojarzący się z wróżbami, wykonanymi przede wszystkim z płynnego wosku przelanego przez klucz do wody. Andrzejki to okazja do zorganizowania ostatnich zabaw tuż przed Adwentem. Magicznie i tanecznie z tej okazji było w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie zorganizowano spotkanie andrzejkowe. Podczas zabawy andrzejkowej w Ośrodku Edukacji Artystycznej atrakcji nie brakowało. O zabawę zadbali animatorzy i sami seniorzy. Był blok taneczny i oczywiście blok wróżebny. To jest to świetna zabawa i jak pan widzi, przyjemny nastrój wszystkim się udziela. Kto chciał znać przyszłość, wróżyć mógł tej nocy do woli. Przezlanie wosku czy inne znane sprzed lat rytuały. Wróżono, a przyszłość z tych wróżb malowała się całkiem ciekawie. No wywróżyłam sobie, tylko czy się spełni? Co pani sobie wywróżyła? Ojejku, nowy rok ma się zacząć, nowe towarzystwo tam mi wyszło. Patolotka. A częste podróże. Planuje pani, czy jest pani tym zaskoczona? No, zaskoczona jestem. A gdzie by pani chciała pojechać? O, każde miejsce jest miłe. I oby się spełniło, na co jest szansa, bo podobno wróżby andrzejkowe mają wielką moc ziszczania się w nowym roku. A my pozostajemy jeszcze na chwilę w Ośrodku Edukacji Artystycznej, w którym w najbliższy czwartek, 5 grudnia, o godzinie 18:00 wernisaż wystawy plastycznej uczestniczki Klubu Seniora Teresy Janochy pod tytułem „Malarstwo to moja pasja”. Wystawa w czwartek, a my powracamy do wydarzeń minionego weekendu. Święta Cecylia to patronka muzyków, organistów i zespołów. Każdego roku Miejska Orkiestra Dęta Dzień Patronki uświetnia koncertem. Nie inaczej było i w tym roku. Podczas koncertu rozdano także cecylki. W niedzielę natomiast w kościele Panien Dominikanek z koncertem gitarowym wystąpił Patryk Filipowicz. Koncert odbył się tuż po mszy świętej w sobotni wieczór w kościele Ojców Jezuitów. Miejska Orkiestra Dęta uraczyła swoich słuchaczy przeróżnymi utworami. Były klasyczne orkiestrowe hity i przeboje filmowe, a także całkiem współczesne utwory. To był jednak tylko wstęp do drugiej części. Po raz pierwszy w tym roku muzycy, którzy wyróżnili się pracą i osobowością, otrzymali statuetki nazwane cecylkami.
Wręczyła je dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Elżbieta Łągwa-Szelongowska. Bardzo się cieszę, no, że jestem doceniony w takim akurat miłym towarzystwie jak tu dzisiaj. Ogromne zaskoczenie. To była taka niespodzianka, że w zasadzie to ja nigdy nie pomyślałem, że mogę dostać takie wyróżnienie i taką nagrodę. Bardzo przyjemne. Po wręczeniu statuetek przyszedł czas na podziękowania i miłe słowa. Podczas sobotniego koncertu orkiestra bisowała dla publiczności. Koncert odbył się tuż po mszy świętej w sobotni wieczór w kościele Ojców Jezuitów. Miejska Orkiestra Dęta uraczyła swoich słuchaczy przeróżnymi utworami. Były klasyczne orkiestrowe hity i przeboje filmowe, a także całkiem współczesne utwory. To był jednak tylko wstęp do drugiej części. Po raz pierwszy w tym roku muzycy, którzy wyróżnili się pracą i osobowością, otrzymali statuetki nazwane cecylkami. Wręczyła je dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Elżbieta Łągwa-Szelongowska. Bardzo się cieszę, no, że jestem doceniony w takim akurat miłym towarzystwie jak tu dzisiaj. Ogromne zaskoczenie. To była taka niespodzianka, że w zasadzie to ja nigdy nie pomyślałem, że mogę dostać takie wyróżnienie i taką nagrodę. Bardzo przyjemne. Po wręczeniu statuetek przyszedł czas na podziękowania i miłe słowa. Podczas sobotniego koncertu orkiestra bisowała dla publiczności. Dziś w informacjach to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego tygodnia. Do widzenia. Wakacje, co? Ale ci zazdroszczę. Przygody, nowe znajomości. No i wiesz, gdyby tam coś idzie, zrozum mnie źle. Chciałbym po prostu, żebyś uważał na takie tego. Ale ja jadę do sanatorium. Do sanatorium, tak, tak. Mam czas rozmawiać. Mano. Cześć Michał. Widzę, że jesteś. No i co tam, wiadomo coś w tej sprawie? Wiesz co, Piotrek dzwonił wczoraj do mamy, Krystianka. Dostaliśmy informację, że możemy przyjechać, zrobić z małym kilka zdjęć. Ale gdzie, do szpitala czy do domu? Tak, do szpitala. On w tej chwili jest na chemioterapii. Ale lekarze pozwolili wejść i porobimy troszkę fotek. Rozmawiałem z chłopakami, mieli zostawić tam jakieś rzeczy w straży dla małego, jeżeli by ta akcja doszła do skutku. To co, idziemy zobaczyć, czy... No pewnie, wejdź, zobaczymy. Może weźmiemy. Dobra, no to chodź. Cześć Adrian. Trzyma. No bardzo dobrze. Przygotowania do Sylwestra trwają. A wy co tam? Przygotowaliście coś do Krystianka? Pewnie, jako straż już przygotowaliśmy. Nie ma problemu. To maskotkę zostawimy tam, nie? Tak, jest. Pewnie zrobimy jakieś zdjęcia. Mały chciał być strażakiem, więc się pewnie ucieszy. Na pewno. No, okej. Okay. Wiesz co, weźmiemy jeszcze może jakieś mniejsze gadżety. Ten kalendarz. To co, Piotr? Lekas. A
powiedz mi, czy mam jakąś czapkę Zacznie? Gdzie mieć? Dobra. To czekamy, słuchaj. Damy znać, jak coś tam porobimy i... Okej. Dalej. Dobra, to lecimy. Na razie. Siemka. Przybyliśmy dla ciebie od chłopaków ze straży, żeby tobie się nie nudziło, takiego Misia i taką czapkę prawdziwego strażaka. Trzeba taką czapkę, masz, widzisz? Będzie ci się taka czapa podobała? Za duża? To mamie założymy może. Przyjechaliśmy z redakcji Rozprzemytło. Zgłosiła się pani do nas wcześniej odnośnie tego, czy moglibyśmy coś wspomóc w sprawie Krystianka, więc zrobiliśmy zebranie wspólne redakcji Rozprza Info. Do tego dołączyła się do nas Ochotnicza Straż Pożarna z Rozprzy oraz Przygłowa. Rozmawialiśmy na ten temat, w jaki sposób można byłoby to rozwiązać, pomóc. Jak najbardziej podejmujemy się tej pomocy, no bo trzeba pomagać. Ustaliliśmy, że mamy kilka w ogóle pomysłów. Pierwszy z nich to na pewno będzie akcja charytatywna, na której będą sprzedawane różne ciekawe gadżety. Między innymi jest to piłka z podpisem byłego selekcjonera reprezentacji Polski, pana Nawałki. Więcej gadżetów też będzie. Natomiast mamy jeszcze jeden dość ciekawy, konkretny pomysł. Z tym, że nie będziemy go na razie ujawniać, bo chcemy... To jest taki nowy pomysł. Natomiast chcieliśmy też coś więcej wiedzieć i tutaj widzom przekazać odnośnie Krystianka. Co to jest za choroba, jak to wygląda? Leczenie, jak przebiega? No, Krystian jest w trakcie siódmej terapii, chemioterapii, można powiedzieć, tak? To jest neuroblastoma czwartego stopnia. Potrzebujemy na to ponad 1 000 000 zł. Ponad 1 000 000 zł? Tak. Na to nie na suma, tak, żeby to zbierać. A jak się czujesz? Dobrze się czujesz, Krystianku? Jestem, dobrze się czujesz? Co? Nie? Nie dobrze? To my wszyscy będziemy ci razem z naszymi widzami pomagać, żebyś się poczuł lepiej, okej? Okay? Zgoda? Piąteczka. Zobacz. Taki aparatur. Umiesz robić zdjęcia? To pokaż. Zrób zdjęcie mamie. Tu musisz przyłożyć oko, żebyś widział. No, naciśnij ten guzik mocno. O. O, zrobiło. O. A niech nam pani powie odnośnie rokowań, jak to wygląda. Bo leczenie jest już siódma chemia. Tak, tak, siódma chemia. Siódmą chemioterapię. Po drugiej chemii się cofnęły przez rzuty z oczodołów i teraz po czwartej ze szpiku kostnego. Zostało nam jeszcze na kręgosłupie, tak, na trzech chyba chęgach. Czyli cofnęło to się? Tak. Czyli poprawa jest? No powiedzmy, że jest. Czyli nic innego, jak trzeba działać, organizować aukcję, pchać do przodu i pchać małego. No dobrze. Krystianek, przybij piąteczkę. Jeszcze raz mocno. Super. Będziemy robić wszystko, co jesteśmy w stanie i będziemy go wyciągnąć, mając sąd. No dziękujemy za wizytę. Dzięki. Cześć. To na razie. Pa. Jeszcze raz. Super. Dzisiaj odwiedziliśmy Krystiana w szpitalu na oddziale onkologicznym. Serdecznie prosimy wszystkich o pomoc, szczególnie finansową, ale także podczas organizacji akcji charytatywnej, która odbędzie się 15 grudnia w sali OSP Rozprza oraz mniejsze akcji, które odbędą się już wirtualnie na Facebooku, który stworzymy specjalnie dla niego. Będziemy chcieli mu towarzyszyć podczas całej walki z chorobą. Serdecznie dziękujemy w imieniu Krystiana i jego rodziny.